wysyła blisko 1200 pojazdów. Wystartowaliśmy ze stanowiska tankowania. Tutaj pojazdy są tankowane. Nasz akurat pojazd nie potrzebuje w zasadzie paliwa, gdyż jest pojazdem elektrycznym. I przejedziemy sobie całą trasę, jaką codziennie pojazd przybywa po zjeździe. Tymczasem po lewej stronie mijamy tak zwaną halę OT, czy takich obsług, takich napraw bardziej poważniejszych lub okresowych. W tej chwili jest zamknięta, natomiast na co dzień pojazdy odwiedzają halę obsługi codziennej, gdzie jest właśnie, jak sama nazwa wskazuje, obsługa codzienna oraz drobne naprawy bieżące. Przejedziemy sobie teraz przez myjkę. Jest to różnie na różnych zakładach, bo zakład myjka jest pierwszy, a potem jest skala obsługi codziennej. Są zakłady, gdzie jest odwrotna sytuacja. Po prostu tak, w zależności jak to było budowane, jak to było zaprojektowane. Każda zajazda powstała w innym okresie. Wjeżdżamy teraz na myjkę. Proszę Państwa, pierwsza rzecz, proszę o sprawdzenie, czy są zamknięte okna. No i oczywiście o nieotwieranie okien w trakcie przejazdu. No chyba, że ktoś chce sobie ząbki umyć, to niech otworzy okno i się ładnie uśmiechnie. Proszę Państwa, gdzie niegdzie możecie Państwo gdzieś na nosku poczuć kropelkę wody, szczególnie Państwo stojący w okolicach drzwi. Autobus jest elektryczny, napięcie 600 V, także radzę też puścić poręcze. Może kopać. Mika działa w ten sposób, że jest nieruchoma, to ja będę przez nią przejeżdżał. W tej chwili ja już jestem tutaj na stanowisku namaczania. U Państwa to będzie troszeczkę później. Dzisiaj proszę o zamknięcie okien i pilnowanie. W tej chwili moja kabina już jest w przestrzeni szczotek. Te szczotki są bardzo delikatne, także, ale lepiej się z nimi nie spotykać, żeby wypiało koszulę. W mojej części już zakończyło się mycie, teraz jest faza płukania. Nie ma fazy suszenia, jest to energochłonne bardzo, czekamy, to tam pozostaną obcieknie, tak powiem, z wody. Chyba, że są bardzo duże mrozy, to jest lekko przytrzymywany przez ten czas w hali. Pojazd jedzie na stanowisko obsługi codziennej. Przejedziemy sobie przez taki kanał. Znajduje się bardzo głęboki, duży otwór, ale także też podobne kanały widać z boku. Po prawej stronie takie urządzenia to są nalewaki płynów ekstrakcyjnych. Jak płyny do wspomagania, płyny chłodzące, oleje. Jest ich dużo, dlatego że są różne typy pojazdów i każdy może mieć inny typ płynu. Nasz pojazd, mimo że jest elektryczny, również ma płyn do wspomagania kierownicy, jaki też jest płyn chłodzący. Z tym, że u nas płyn chłodzący służy do ogrzewania pojazdu, gdyż sam napęd elektryczny nie wydziela dużo ciepła, więc trzeba to ciepło od nowa wyprodukować poprzez piec spalinowy. Stąd mamy malutki zbiorniczek paliwa, około 40 litrów do ogrzewania.
gdyż proszę Państwa, wytwarzanie ciepła z prądu jest bardzo kosztowne, jak i też nieetyczne, gdyż prąd generalnie głównie na świecie powstaje z ciepła i zamiana tego ciepła na prąd, a potem ponownie prąd w ciepło jest takie dosyć jakby nielogiczne. Były doświadczenia z autobusami podgrzewanymi elektrycznie, no to wtedy bardzo krótko bateria starczała. Pozostałe kanały są to kanały napraw bieżących. Tutaj jeszcze w tym miejscu, w którym teraz jedziemy, jeszcze autobusy są na chwilę zatrzymywane i jest takie podstawowe, codzienne sprzątanie. Takie poważniejsze mycie jest co parę dni. No chyba, że coś się w autobusie wydarzy i trzeba to zrobić wcześniej. Po wyjechaniu z tej hali autobus jest odstawiany na stanowisko postojowe. My natomiast pojedziemy sobie na stanowisko postojowe właśnie naszego autobusu, tam gdzie jest do niego ładowarka. No bo jak każde urządzenie na baterię trzeba naładować. W naszej zagi są tylko dwie ładowarki, gdyż taka jedna ładowarka w trakcie ładowania pobiera 120 kW mocy, co przy ładowaniu większej ilości autobusów naraz byłoby bardzo trudne dla całego Mokotowa. Przeciętne gospodarstwo domowe posiada przydział około 10 kW, a tutaj mamy na autobus 120 kW. Czyli gdyby go chcieć naładować w domu, trwałoby to 25 godzin. Gdyż sumaryczna pojemność tych baterii jest około 250 kW. No, dla przykładu, chcąc go naładować z gniazdka takiego jednego, trwałoby to 80 godzin. Przeciętne gniazdko to 3,5 kW. Zasięg autobusu jest w jeździe miejskiej około 150 km. A prawda jest taka, że ten sam zasięg można osiągnąć byłoby przy 60-litrowym zbiorniku, który taki przeciętny taki zbiornik znajduje się w samochodzie osobowym. Stąd problem z autobusami tego typu jest taki, że wymiary oraz waga baterii w stosunku do zasięgu jest bardzo nieciekawa. Stąd w przyszłości planujemy doładowywanie autobusu w różnych punktach miasta, przede wszystkim na pętlach. I na dzień dzisiejszy nie da przeskoczyć się tej granicy, by zrobić baterię lekką, małą, a pojemną. Gdyż jak Państwo z fizyki wiecie, prąd to elektrony. Jak ma być ich dużo, muszą być materiały o dużej gęstości. Stąd baterie są zawsze bardzo ciężkie. Ja wiem, że bateria z telefonu wydaje się lekka, ale ona naprawdę niewiele w sobie ma. Przeciętny telefon to około 3-4 Wh. Tutaj mamy 250 kWh. Teraz proszę Państwa, chwilę uwagi, otworzą się teraz drzwi. Uwaga, otworzę drzwi i pokażę Państwu tą ładowarkę. Tam prosił się tak zbytnio nie rozchodzić. Uwaga, otwieram. Ta zielona skrzyneczka to jest właśnie ładowarka. Akurat ta ma moc około 120 kW, czyli naładuje go w jakieś 2,5 godziny. Wkładamy taki przewodzik tutaj w gniazdo. Teraz nie mogę włożyć, bo pojazd jest załączony, nie jest to dla niego zdrowe. I ona podejmuje automatycznie ładowanie, po naładowaniu się wyłączy. Tak jak mówię, pojemność tych baterii można byłoby zastąpić 60-litrowym zbiornikiem, który można zmieścić tak naprawdę pod jednym fotelem. No stąd jest właśnie wada pojazdów elektrycznych, że źródło energii jest wielkie i ciężkie. To doładowywanie, proszę Państwa, o którym mówiłem na mieście, będzie przez pantograf.
Na dachu już jest miejsce na taki pantograf, że wjeżdżamy w odpowiednie miejsce, on się unosi i te kilkanaście minut postoju pozwoli nam doładować, myślę, kilkadziesiąt procent nawet. I tutaj kończy się obsługa codzienna. Ja teraz sobie pozwolę zamknąć drzwi, czy wszyscy już są? Uwaga, zamykam. Teraz pojedziemy sobie na stację kontroli technicznej. Zgodnie z przepisami autobus musi raz na pół roku przejść takie badanie. U nas jest zasada, że po każdej większej naprawie wjeżdżamy. Tam są wszystkie zadane hamulce, oświetlenie, światła, czy nie mają, czy autobus nie ma zeza, czy nie świeci w bok, czy do góry, wycieki i wszystko, co jest związane z ochroną środowiska, jak i też z bezpieczeństwem. Ciekawostką jest to, że w większości spółek prowadzących przewozy w całej Polsce stacja diagnostyczna nie podlega pod kierownika zajezdni, lecz pod zarząd. Chodzi o to, żeby nie było jakichś tam prób nacisku na przymrużenie oka na jakąś niedoróbkę. Jest to powszechna zasada na wielu przedsiębiorstwach komunikacyjnych. Tak, przy okazji moc naszego pojazdu to silnik około 160 kW, to jest ponad 200 koni, jest to moc godzinowa, czyli maksymalna jest znacznie większa, bo dochodzi do 180 kW. Jest to czyściutka moc, która idzie na koła, gdyż klimatyzacja, wspomaganie, pompowanie powietrza jest napędzane oddzielnymi silnikami. Także dynamika tego pojazdu jest nawet lepsza niż autobusu spalinowego. Teraz wjeżdżamy na stację właśnie obsługi. Teraz proszę Państwa, szczególnie dzieciaczki, poproszę, jak powiem, proszę o odsunięcie buzi od poręczy, ponieważ autobus troszkę podskoczy. Znajdują się takie otwory, tam są takie rolki, takie wałeczki, w których wjeżdża koło i jest kolorowa hamulce. Tylko sobie pierwszą oś sprawdzimy z braku czasu. Oczywiście zachęcam, można tą stację odwiedzić sobie tutaj pieszo. Także nie będziemy wychodzili. Także jeśli ktoś, kogoś bardziej interesuje, to zapraszam. Proszę o odsunięcie buzi od poręczy, bo trochę podskoczy, uwaga. I po prawej stronie, tam pod ścianą wisi taki monitor, widać takie dwa zegary, gdy będzie siła hamowania. Sprawdzamy siłę hamowania, jak i też różnicę między kołem lewym a prawym. Gdyż duża różnica powodowałaby zmianę kierunku jazdy pojazdu. Taką wibrację to właśnie kręcą teraz się te rolki. I tutaj jak pan diagnosta nada sygnał. O, uwaga, hamujemy teraz. I widać różnica 0,0. Idealnie wyszło. Zachęcam odwiedzić stację tutaj sobie pieszo. My jedziemy dalej. W drugiej osi nie będziemy sprawdzali, tym bardziej, że tam są już dwa hamulce do sprawdzenia, bo jest hamulec zwany nożny i ręczny, czyli inaczej tam mówiąc awaryjny, no postojowy. Oj, popełniłem błąd, bo za wolno przejechałem przez rogę. Uwaga, podskoczę teraz. Po lewej stronie jeszcze można obejrzeć pojazd pod spodem. Ciekawostka, autobus niskopodłogowy ma bardzo niewiele pod spodem.
też niska podłoga powoduje to, że tam się nic nie zmieści. Większość podzespołów poza silnikiem, no i oczywiście kołami, znajduje się w suficie. Po lewej stronie makieta kolejowa, dekoratoria tak zwana, czyli tablice, znaczy wieszaki z tablicami, a po prawej stronie mamy halę ogumienia. Tutaj chyba co godzinę będzie pokaz wymiany opony. I kończymy tutaj naszą wycieczkę. Wracamy na przystanek. Ja zapraszam do innych atrakcji. Choć z tego co widzę, chyba na chwilę będzie przejazd zamknięty, bo chyba tu będzie jakiś pokaz teraz. Bo tu jakieś pachołki postawili. Nie wiem już. Dobrze, tutaj Państwu bardzo dziękuję i zapraszam do innych atrakcji. Uwaga, krawki.